Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, no niestety doczekaliśmy się smutnej sytuacji po prostu. No słuchajcie, hemoglobina te sprawy. Krypty dzisiaj. Krypty, bo stwierdziłem, no wypada w końcu je nagrać. Nie lubię grać tymi kryptami, nie uważam się za dobrego gracza krypt. No ale co, no spróbujemy, tak? Nie można zawsze wygrywać 8 gier pod rząd. Czasem trzeba przegrać z 5 pod rząd, nie? Jest jak jest. Słuchajcie, krypty opierają się oczywiście na lokacji, 4 punkty, a oczywiście wyspacenia. No i gramy tak, żeby ładnie stakować na suska. Na susek jest naszym... Nie wiem, czy da radę wygrać bez Nasusa, ale no jest ewidentnie paliwem, które pozwala no dojechać na metę, że tak to ujmę, z grubej rury. Moi drodzy, prezentacja tali. Moi drodzy, jak wspominałem, krypta Heli, początek rundy. No przeczytajmy sobie, bo to jest, nie chcę powiedzieć, że rzadko spotykana karta, bo po tym jak dostała tutaj buffa, tu było, pamiętam, 5 punkcików, to jest... Ta karta myślę, że ma ponad rok i dostała w końcu odświeżenie, tak, w postaci tych 4 punktów, to dużo zmieniło. Bo ludzie, jak widzicie, zaczęli tym grać i nawet, powiem wam szczerze, wygrywać. Także jeśli to możliwe, zabić swojego najdroższego sojusznika, bohatera też można zabić, aby przywołać ze swojej talii o sojusznika koszcie większym o 1. I o co tu chodzi? No najciekawiej, widzowie, jest później, bo jeżeli zabijecie na suska, przywołacie 7 i przywołacie wtedy ożywiające płomienie. Tak się zastanawiam, czy jest jeszcze jakaś 8. By the way. No ta karta oczywiście nie zadziała. Pamiętam, że grali również tę kartę, by the way. Ja bym w sumie jedną kartę zagrał, tak na wszelki wypadek. Wiecie, dlaczego bym zagrał jedną sztukę? Ano między innymi dlatego, że czasem można się wypstrykać ze wszystkich kart. Więc ta sztuka, słuchajcie, może być całkiem niezła. Zauważcie, atak wrogą -2. To jest zawsze coś, bo przecież jeszcze macie na suska i to fajnie ze sobą działa, nie? Także myślę, że jedna karcioszka jest... O... Albo dowódcę Ledrosa też byłoby. Ciekawe, dlaczego nie grałem dowódcy, by the way. Dobra, nieważne, wróćmy do prezentacji talii. Kres, żeby kontrolować sytuację na stole. Jedyneczka, słuchajcie, przede wszystkim, żeby spojrzeć w przyszłość i szukać między innymi krypty albo innej karty, która jest nam potrzebna. Zapomniany bakaj dokładnie to samo, bo to jest jedyneczka. Kontrolujemy kolcami nienawiści, widzowie. Dwójka, żeby dobierać karcioszkę. No wiecie... Kontrola, tak? Zabijecie albo bohatera, albo stronnika. Wybór należy do was. Pustyny, bo tu jest bardzo fajne komboski, są tutaj z kryptą i dwójką, dlatego ta karcioszka tu jest. Tutaj bardzo dobrze to fajnie działa z nasusikiem, który może dostać awans, słuchajcie. Jakby przed uderzeniem, to jest rewelacyjna, wydaje mi się, sprawa. Przed uderzeniem jakby w Nexus z ataku można, słuchajcie, zagrać się, pokusić o trójeczkę. Ruchomy, żeby kontrolować jakieś nieuchwytne jednostki, które mogą być problemem. Nawet tuż tutaj dodał ze mgły, żeby wskrzesić Nasusa, bo ten Nasus to tak myślę 80% siły tego deku, albo może nawet więcej. Kamaworski jest tutaj bardzo fajny, bo przede wszystkim później może fajnie leczyć, fajnie blokować, fajny taki... Fajna taka tarcza już jakby na samym stole, która blokuje obrażenia przeciwników. A po drugie, gdy zabije kolejną jednostkę, zaczepi 1 punktów zdrowia z wrogiego Nexusa. Także bardzo fajna sprawa. Co my tu jeszcze mamy? Rozczarowałego. Tutaj przede wszystkim on jest tu po to, żeby on był, słuchajcie, z zagrania. Jestem ciekaw, bo na początku tego ludzie nie grają, dopiero później się przerzucili. Mamy chłostę, bo tutaj naprawdę mamy bardzo mało wbrew pozorom jednostek. Nie dajcie się tutaj zwieść, 19 do 17. Tutaj naprawdę nie ma dużo jednostek. Tu chodzi o to, że krypta Heli wszystko robi za nas, tak naprawdę. No, chyba, że przeciwnik ma reperkusję albo coś innego. Ożywiający już znacie, 8 to też wam wytłumaczyłem, 9. Jaki jest zamysł? Gramy oczywiście po wokół krypty. Krypta robi swoje szuruburu, tak, z zabijaniem kart i później, o, w ogóle tutaj nikt nie gra Atrocity. To jest bardzo ciekawe, bo często spotykam się, że ludzie grają Atrocity, zwłaszcza, że ono tam dostało później znowu przywrócona, została szybkość, normalna szybkość, więc można to robić podczas jakby ataku. No i dziwię się, że nie grałem. Ciekawe. No nic, widzowie, jedziemy z gierkami, bo jestem ciekaw, jak to wypadnie w moim wykonaniu. Jedziemy. Kryptę można grać, słuchajcie, na standardowym i my dzisiaj z tego względu zagramy na standardowym. Dlaczego? Dlatego, że po prostu na standardzie mamy większą szansę na zwycięstwo, po to jest zrobiony zresztą ten deck właśnie na standard, a nie na wieczność, więc spróbujmy kilka gierek. Kojarzę ksywę tego gościa, by the way. Ja nie wiem, czy on też nie jest z topki. Ale nie dam sobie ręki uciąć. Mamy combo, nie mamy krypty. To jest bardzo dobry na Samirek, który to może skontrować. Ja na susa chyba nie. To mi się podoba, ale powinienem szukać krypt. Ale no nie byłbym sobą, bo to jest całkiem dobra ręka. No nic, ja będę dzisiaj improwizować. Oh my god, I am so good. Myślę, że dwójka, żebyśmy mieli jak grać.
I jakiś fizełek, jakiś... Boże, Samira ma taki ładny art. Naprawdę. Myślę, że spokojnie możemy dorzucić. Nawet jeżeli on zagra Samira... No mogłem oddać mu ruch, ale jestem greedy. Nie znaczy mnie od dzisiaj, jestem greedy gościem, nie? Poza tym bardzo podoba mi się to tempo grania. Ciekawe. Nie rozumiem, dlaczego gra tę kartę. Nie wiem, dla mnie to trochę strata tempa tutaj. Nie miałbym skontrować jak. W sensie, no nie miałbym. No dwójkę nie chcę marnować o coś takiego, więc... No, nie za bardzo, nie za bardzo. Albo żeby byłoby tutaj zagrać 2-2 i zagrać, oddać mu ruch i zagrać, słuchajcie, pod bohatera. To Samira dla nas dużym zagrożeniem. To musimy zostawić, żeby to zadziałało z kryptą ewentualnie. Pauzy nie powinien grać, raczej. Pauzy nie powinien grać, ale zobaczymy. Czy mi się wydaje, czy w następnej rundzie już jest karcioszka? Jest, dobra. Chodzi o to, żeby tu było combo i blokować można wtedy po strach. On to może skontrować swoim buffem, ale to wtedy jest jak jest. Okej, mnóstwo jedynek gra. Fajnie mu tu bangla teraz. Dame. Nie wiem, zauważyłem, że bardzo jakoś ostatnio męczący ten deck się zrobił. Dame. Nie zadziałało to. Bo karta padła wcześniej. Nie pytaj o pozwolenie, nie proś o przebaczenie. No nic, jeżeli zagram 2-4, to musimy grać powoli najpierw. Nie chcę, żeby ona dostała awans. Mam jednego blokera, więc jest git. Tu jeszcze 2-1 jest blok. Zmarnował zagranie teraz. A nie, Schwindela gra, okej. Serio? On może awansować tutaj to? Okej. Chcesz się wykazać? To teraz masz okazję. To było z Samiry drugiej? Nie. Czas się wzbogacić! Wiecie, co jest najgorsze? Że ta karta ma 4-4 value. Muszę blokować. To jest przerażające, że ja muszę tak grać. Jeszcze jeden szwindel. On ma tu awans, tak? Jeszcze nie. Już myślałem, że w tej rundzie to ogarnie. No powiem wam, że szału nie ma, nie? To zadziała jako pierwsze, prawda? Co mi to da? Nie wiem, czuję się tak źle teraz. W sensie... To wygląda naprawdę, naprawdę źle. Goddammit. Jejku, to wygląda tak źle, czat. Ukradł mi zemstę! Okej, no nie sprediktowałem tego w ogóle, że mógł ukraść zemstę. God damn it, ale mnie ograł teraz. Ale co ciekawe, rytuał negacji też sprawdził, po prostu sprawdził wszystkie punkty. Chol, lipka. Więc opłacało się zrujnowanie grać. No, opłacało się. Teraz nie mogę tego zagrać, bo to jest za 4. Albo 3 many, okej, okay, git. Wciąż zabijam. On zmarnował chyba już wszystkie punkty. No ale jak ja się obronię? Anyway, przed... Mam jeden value. Żartowałem, nie mam już. God damn it. Ale ten deck jest chory, jak się nie gra tym. Cholipka. Jak zrobi open, to jeszcze pół biedy, nie? Jak nie zrobi opena, to... Jak ustawi sobie stół, to...
No niestety, close, nie? Jezu, ale nas ograł. Not even close, my friends, not even close. Jestem ciekaw, czy coś mogłem zrobić lepiej. Nie mam jak, nie mam jak. Zabraknie, niewiele nam zabraknie, jedna karta. Mamy już combo w następnej rundzie. Ale słuchajcie, no co za tempo, nie? Tej karty nam zabrakło. Tej zemsty to się kompletnie nie spodziewałem. Przecież spodziewałem się... No mogłem się tego spodziewać, ale kompletnie zapomniałem, że on ukradł nam kartę. Ajajaj, niezła gierka, bo wbrew pozorom nie byliśmy tak daleko, patrząc na to, jakie nam tempo narzucił, bo to było dosłownie 2 HP, także naprawdę close. No ale co, jest jak jest, widzowie, jedziemy z kolejną grą. Riot, błagam, to jest za każdym razem, prawie codziennie trafiam tego samego gracza 2 razy pod rząd. Rekord to chyba było nawet 3 razy pod rząd, także fajnie byłoby, żeby to naprawili. Ja mogę poczekać 10 sekund, mi naprawdę to nie przeszkadza. Chłosta później jest git, nie mamy tutaj tylko... Komboska, tu mogę znaleźć. Czy to jest aż tak potrzebne? On ma słaby early game. Zobaczymy. Pytanie, czy to jest bardziej kontrola, czy to jest bardziej taka wersja, wiecie. Poszukamy krypt po prostu. Nie ma lepszego pomysłu. Pójdziemy od razu w uderzenie, żeby nie stakował karty. Z tego, co widziałem, gra bardziej po tych kartach można sądzić, że wiadomo. Nie jesteśmy tego pewni, ale istnieje jakaś szansa, że gra bardziej wokół potworów morskich. Więc jest taka szansa. No właśnie, stracił staka zupełnie niepotrzebnie. O tym wam mówiłem wcześniej. Nie mamy krypty. No teraz jakby nam krypta wypadła, byłoby miło, nie? Szkoda, że mi to wcześniej nie wypadało. W poprzedniej grze wyglądałaby ona wtedy zupełnie inaczej. No ale wiecie, jest jak jest, nie? Jak na razie taki typowy deck jakby. Ale ma bardzo dobre tempo. 1, 2 i 3. Jak na razie mu siada, nie? O, nice. Teraz ogólnie zauważyłem ostatnio, że zawsze trzeba chyba rzucać kartę z... Ale ma tempo. Zaraz ma dipa. No, powiem wam, że czasem te gry są naprawdę niefortunne. 23, to prawie nic już. To nie przyspieszyło nic. No tak, bo tamten był dead, już rozumiem. 3-3. Chyba mogę. Chyba mogę. Pięknie wybejtowane zaklęcie, tylko zobaczcie jakie tempo, nie? On prawie w każdej rundzie coś wyrzucał. Plus jeszcze ma tańsze z pokusy. Bardzo ładnie zagrane, to był kolejny stack. Ja nie mogę zabić tej karty niestety, no raz jak jest. Kombo nam siadło bardzo ładne, by the way. Mamy zmiażdżenie. Muszę pilnować tylko slota. Bo przywołuję kartę, czyli Nasus może tu umrzeć. Musimy pilnować slota. Bo siódemka będzie przywołana pod Nasusa. Musimy się pilnować, bo tutaj... Łatwo o to. Oh my goodness. Negacja w drugie tempo. Oh my goodness, well played my friend, well played. Czyli mamy 13, za chwilę będzie karta za 4, Nasus będzie dead, Nasus powinien dostać staki i czy nam starczy value? Za każdą duszę.
By the way, ten Nasus przeżyje jeszcze. Ale miło, dokończył, dał nam uderzyć. Słuchajcie, piękne te krypty, ta siódemeczka to po prostu miód na moje serce po tej pierwszej grze. Ale jestem zaskoczony, jak szybko w ogóle ostatnio mi gierki lecą w tej grze. Kiedyś pamiętam, że potrafiły trwać nawet pod 15 minut, aczkolwiek na streamie miałem 30-minutową grę chyba, albo 20, paro. A tak teraz powiem wam, te gierki po 5 minut. Trochę się źle to nagrywa, no ale jest jak jest. Jedziemy z trzecią i ostatnią grą. Ale zobaczcie, przeciwnik miał takie niesamowite tempo, tak nas tu ładnie pykał. No i przychodzi taki moment, w którym to my mamy dla przytempu. No właśnie, o tym deku mówiłem, jeszcze wyspaczenia, czyli go hard. Ale nie ma reperkusji, ale jest wycofanie za to. Może zostawię sobie jedną negację i trzy szanse na krypty? Więcej szans na krypty, bo mamy jeszcze kultystę. Dobra, no let's go, let's go, let's go. Szecik jeszcze ustawiony, pamiętam te plansze. Nie trzeba szukać, już słuchajcie. No dobrze to wygląda, dobrze. Dwójeczka zawsze spoko, bo chcę szukać kart. Niech on mi zabija te karty. Będzie git. Oczywiście 2-1, żeby tutaj dobierać więcej karcioszek, więcej value. Podoba mi się ta ręka. Szczęście, nawet jak sobie... O, jeszcze lepiej to wygląda. Okej, okay. on chyba wie, jak trzeba na nas grać. Za chwilę dorzucamy trójkę, krypta. No to jest chyba najlepsze możliwe połączenie, jakie tylko może być, nie? I don't care. No chyba, że nam wycofa krypty, nie? No to wtedy... No to wtedy smutek, nie? No to wtedy smutek. Ale jak nam nie wycofa krypt, to będzie wszystko git. Okej, tyle, że spowolnił nasze tempo grania. My mamy tu open, oddajemy mu teraz ruch, żeby krypty żyły. Mamy dwie negacje niestety, niepotrzebnie jedną zostawiłem. Ale to trzeba już liczyć w koszty, jak to lubi mówić jeden z widzów. No teraz już nie powinien być w stanie wycofać naszej lokacji. Mamy tu jakiś kombosik z 2-1, więc 1-3 przywołanie, tutaj prawie awans. Przecież awans, prawie piątka, nie? Czy to tak myślę, że będzie? No bliziutko, bliziutko. Ile? 1, uuu, cholipka. Coś na ukojenie nerwów, szefie? Nie, nie chcę przegapić ani chwili akcji. Nie mam za bardzo jak tu grać. Widziałem, jak na mnie patrzy. Potrzebuję tej karty, żeby uruchomić pozostałe. Nie mam pojęcia, jak osa wleciała mi do pokoju. Niech marnuje jeszcze zaklęcie jakieś. To jest 3 value, nie powinien być w stanie. Powiem wam szczerze, że on spokojnie może z nami wygrać niestety. Ile na sus, to bardzo ważne. Nas jest tylko 5-5. A, też trzeba. Może się napijesz. Zemsta? O, i zła kolejność, by the way. Wycofanie za 5? Zabić nie mogę swojej karty, bo może to skontrować. Ale taki Nasus, który żyje? Jeszcze coś? Dwa wycofania, dude. Okej. Okay. Czy możesz mieć... To trzeba zrobić tak. Jeszcze więcej stacków, by the way. Mega śmieszne. Mega śmieszne. Dobra, to jednak cofam to, co mówiłem a propos dwóch negacji. Chodziło tutaj bardzo ładnie, stakujemy. Tu będzie combo jeszcze grane. Więc wszystko gra. Zmarnował dwa wycofania, to było dla niego bardzo kosztowne. Mam w ogóle dwóch tych Nasusów teraz. Tylko musimy przeczekać jego atak. A on gra zemstę i zabicie całego stołu potencjalnie. Ja jestem wiatrem Simonów. Pobiedź damy na arenie. Why? Nie ma zabicia całego stołu. No chciałbym, żeby coś zużył jeszcze kolega. Co wyczuwasz, strażniku? Niedoszły hrabusiu. Pytanie, czy mój przeciwnik ma zabicie całego stołu? Zabicie stołu czy ma? Bo tak to można śmiało zagrać tę siódemeczkę.
Tylko chyba i tak slota mi zabraknie jednego, więc trzeba open atakować, ale Nasus będzie Stacus. No i on, że na pewno gra go harda, to nie podlega żadnej dyskusji. My mamy za to zemstę. Czyli tak, najpierw atak. Nie mam, on tak, może mieć zemstę, miał dwa wycofania. No jest jak jest, nie? Trzecie wycofanie albo zemsta. Przyda ci się lekarz. Albo stun. No dobra, ale jesteśmy bliżej niż dalej. To jest dosyć istotne. Nie mogę grać jeszcze tej siódemki z bardzo prostej przyczyny. Mój przeciwnik może grać niestety zabicie całego stołu. No bo to jest... Nie wiem jak się gra po prostu tym deckiem pod wyspecienia, to be honest. Nie ma walki, której nie wygram. Siedem punktów. A nie mam lepszego pomysłu. Chyba, że zrobimy tak i zagramy wokół piątki. A on coś zmarnuje w tej rundzie jeszcze. Negację jakby zmarnował na przykład. Jest git. Przesiągu nie zabija. Ty i ja na ringu. Aha, 5-4 zabijasz. Pytanie. Co teraz? Jedna karta musi uderzyć. Tylko wydaje mi się, że ta moja jedna karta nie uderzy. No i pytanie, czy mój przeciwnik... Aha, jest unicestwienie, dobra. Oczywiście starczyło mu punktów, nie? Nie wiem, to ta dwunastka jest dla mnie taka toksyczna, niestety. Nie mam teraz co zaatakować, nie mam co zrobić za bardzo. 2 na susy? Dobra, no trzeba, nie ma innej opcji, nie? Kurde, jednego punktu nam zabraknie. No nic. Spróbujmy. Spróbujmy. Jeżeli przegram, to przegram tę grę, to naprawdę niewiele nam zabrakło. Naprawdę niewiele nam zabrakło. Jak widzicie, tak, zabicie całego stołu jest tutaj bezużyteczne na ten matchup. Trójka jest jak najbardziej ok i prawie byśmy to ugrali, gdybyśmy mieli jeden punkt więcej. Tu było też niefortunie, że oczywiście punktów nie starczyło. No nic, spróbujemy. Najpierw nie, tak, tak i tak. To będzie dobra rozgrzewka. Znaczy karma set i jest po herbacie, nie? Karma set jest po herbacie, ale my mamy zrujnowanie, tylko że muszę poświęcić wtedy tarczę magii, nie? Stan umysłu to moim zdaniem to jest ten deck, a właściwie to stan umysłu to jest to, kto to wymyślił monety w tej grze. Dwa value, widzowie, dwa value. Oh my goodness, dwa value. No popłaczę się. Ale szczerze, spróbowanie zabić jej ten, no to jest jakaś koncepcja. Technika sprawdza się w wadze lekkiej. Ty jesteś ważniejszy, bo masz unicestwienie. Trzeba tarczy magii. Jedno zmarnował, wycofania nie. Tylko, że to zadziała podwójnie. Ale to nie powinien być w stanie chyba zrobić w jednej rundzie. Nie no, wycofanie dałoby mu. Musiałby mieć to jedno jeszcze wycofanie, które powinien grać. Zobaczymy zresztą. Dobrze, że dodałem te karty. Dzięki temu mamy, słuchajcie, dobrą sytuację. Cztery monety. No nieźle.
set zabija mi tego. Widziałem, jak na mnie patrzysz. Zabija mnie dlatego, że jest powtórzenie. No przegramy to, widzowie. Przykro mi, ale to przegramy, bo przecież zrujnowanie nie działa na nasze jakby ten. Potrzebuję tej karty. Nie chcę, żeby... Chcę, żeby zmarnował koniec przedstawienia tutaj. Jest szansa. A może przeczekasz to na ławeczce, co? Jest jeszcze szansa. Dlatego, że ta karta daje minusy. Wszyscy będą ocenieni. I to nie jest efekt, tylko to działa po prostu, więc moim zdaniem ta karta, nawet jeżeli tutaj padnie, to powinno działać. Dobra, szuka karty, która pozwoli mu wygrać. A ma cztery karty, bo przecież... Nie zdziwiłbym się, gdyby dwie zemsty znalazł, no ale... A że zrobił sobie monety, więc... Może zagrać jeszcze więcej. Bardzo toksyczny deck, w sensie... To jest najgorsza decyzja, jaką widziałem przez ostatnie miesiące o Runeterę, jeżeli chodzi o Runeterę. Naprawdę, czy się stworzenie takiego deku bardzo toksycznego pod wieloma względami jest po prostu dla mnie nieporozumieniem. Co ciekawe, nie grał chyba zemst. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, że coś takiego ma miejsce dla mnie. To jest dla mnie nieporozumienie, nie? Ta gra... Mówię. Nie rozumiem, nie rozumiem. Takie zachowanie, taka mechanika jest bardzo toksyczna. Nie pochwalam jej i uważam, że powinna zostać przerobiona, bo połączenie karmi set to jest bardzo niezdrowe właśnie połączenie. Niezależnie od tego, czy ten deck ma wysokie win ratio, czy ma niskie win ratio, jest po prostu bardzo nieprzyjemny, kiedy siedzisz po drugiej stronie stołu, nie? A uwierzcie mi, to jest masakra. A... Nawet jak grało się nawet Seraph in Ezreal, to się robiło to nieskończenie błyskawiczne combo, bardzo łatwo to naprawili, podnosząc po prostu możliwość awansu tych dwóch bohaterów, nie? Tutaj tak naprawdę z monetami nie zrobiono nic. Z karmą nie zrobiono nic. Z setem nie zrobiono nic. Także jestem rozczarowany. Monety, zmieńcie na fokus i gitarka. Dziękuję bardzo. Pozamiatane. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, do następnego.